Polacy wcieleni do czerwonych stref są załamani. Powrót surowych restrykcji sprawił, że obawiają się o każdy kolejny dzień. Serwisowi Money udało się dotrzeć do mieszkańców Wielunia. Ich relacja jest porażająca. W całym mieście atmosfera jest fatalna. Mieszkańcy boją się o to, jak przetrwają ten trudny czas. Polacy są załamani powrotem surowych restrykcji w niektórych powiatach w kraju. Mieszkańcy regionów obawiają się o to, jak będą w stanie funkcjonować w najbliższym czasie. Jeszcze nie zdążyli otrząsnąć się po pierwszej fali pandemii, jaka uderzyła w Polskę, teraz czekają ich kolejne problemy. Polacy są załamani, powrót obostrzeń w niektórych powiatach to dla nich ogromny cios. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w czwartek ogłosił powrót obostrzeń w niektórych regionach kraju. Miejsca, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza, to 19 powiatów w Polsce. Rząd podzielił je na trzy strefy: zieloną, żółtą oraz czerwoną. Powiaty, które zostały oznaczone jako czerwone, to Ostrzeszowski, Nowosądecki, Nowy Sącz, Wieluński, Pszczyński, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik i Wodzisławski. Strefy żółte to Wieruszowski, Jastrzębie-Zdrój, Jarosławski, Żory, Kępiński, Przemyski, Cieszyński, Pińczowski, Oświęcimski oraz Przemyśl. W strefach czerwonych powraca obowiązek noszenia maseczek w całej przestrzeni publicznej. Zakrywanie ust oraz nosa będzie obowiązywało na ulicach, w sklepach, urzędach, a także środkach komunikacji publicznej. Mieszkańcy tych regionów są załamani sytuacją. Najbardziej boją się ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Już teraz mamy wielu klientów, którzy choć wcześniej sami umówili się na wizytę, nie chcą założyć maseczki. Kończy się na awanturze i odmowie wykonania usługi. Przykre, że trzeba tłumaczyć rzeczy oczywiste. Atmosfera jest fatalna. Przygnębieni są klienci i my, przyznała właścicielka salonu fryzjerskiego w rozmowie z serwisem Money. Pani Aleksandra w rozmowie z serwisem twierdzi, że złagodzenie obostrzeń po pierwszej fali pandemii dało nadzieję na to, że sytuacja się ustabilizuje. Klienci mogli powrócić do salonów, co oznaczało, że w końcu mogły zacząć generować jakiekolwiek zyski. Powrót obostrzeń to dla nich ogromny cios. Obawiają się, że przestraszeni klienci przestaną korzystać z ich usług. Kobieta opowiedziała o tym, że będąc właścicielką salonu fryzjerskiego, czuje na sobie ogromną odpowiedzialność. Zatrudniając ludzi, musi zrobić wszystko, co w jej mocy, by utrzymać zakład i zapewnić stały dochód swoim pracownikom.
Dodatkowo teraz dochodzi strach o to, jak funkcjonować w obecnej sytuacji. 2. Andrzej Duda zaprzysiężony. Nie wszyscy przestrzegali restrykcji 3. Ostatnio o 13 dowiedzieliśmy z konferencji rządu, że jesteśmy ostatni dzień w pracy. Teraz dowiadujemy się, że nasze miasto jest w czerwonej strefie. I tak mam szczęście, bo właścicielka lokalu, który wynajmuję, zaproponowała zrezygnowanie z zapłacenia czynszu. To było coś niesamowitego. Ludzki odruch w bardzo ciężkim czasie, wyjawiła zaniepokojona pani Aleksandra w rozmowie z serwisem Monej. Źródło: Monej.